Jak wziąć pożyczkę w Ekspres Kasa? Jeśli zdecydowałeś się skorzystać z pożyczki w Ekspres Kasa, wystarczy, że z menu pożyczkodawcy na naszej stronie wybierzesz nazwę tej właśnie firmy. Zostaniesz przeniesiony do podstrony z opiniami na jej temat, gdzie sprawdzisz szczegółowe warunki oferty i wymagania pożyczkodawcy. Jeśli je akceptujesz, kliknij przycisk Złóż wniosek, aby zostać przekierowanym na aktualną stronę firmy pożyczkowej. Zacznij od wyboru wariantu pożyczki, a następnie kwoty oraz odpowiadającego ci okresu spłaty i zatwierdź przyciskiem. Czas na rejestrację konta i wypełnienie wniosku. Aby to zrobić, warto mieć pod ręką dokument tożsamości. Wybór poręczyciela nie jest obowiązkowy. Gdy podasz już wszystkie informacje wymagane przez pożyczkodawcę, wystarczy zaakceptować regulaminy i kliknąć w przycisk potwierdzający. Na podany numer telefonu otrzymasz SMS z kodem, który należy podać na stronie w celu weryfikacji. Po akceptacji wniosku, należy zalogować się do panelu klienta, podając PESEL i kod otrzymany SMS-em. Tam zatwierdzisz umowę pożyczki i potwierdzisz swoją tożsamość. W tym celu należy przelać ze swojego konta bankowego symboliczną kwotę podaną na stronie. Pamiętaj o dokładnym przepisaniu tytułu przelewu. Po pozytywnej weryfikacji, pieniądze otrzymasz na konto. Przeprowadziliśmy Cię przez wszystkie niezbędne etapy usługi pożyczkowej w Ekspres Kasa. Mamy nadzieję, że Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, a Ty niedługo będziesz cieszyć się z otrzymanych pieniędzy. Jeśli chcesz porównać więcej ofert pożyczek, wejdź na stronę czerwonaskarbonka.pl.